Cześć, siemka, witajcie. Jesteśmy na Discordzie. Dlaczego na Discordzie? Bo chciałem zacząć pokazanie nowego smoka od protipu, jak go zdobyć. Dlaczego protipu? Bo to jest smok za Adventurin, 60 tysięcy Adventurin. Kupa kasy do zrobienia, prawda? Kupa kasy. Więc trzeba sprytnie ogarnąć Adventurin. No dobra, no to jak zrobić te Adventurin? Jest taki serwer na Discordzie, do którego link w opisie macie. Pierwszy link w opisie. Klikniecie sobie i to jest zaproszenie do tego Discorda. Tutaj macie rozpisane różne wszelakiej maści misje. Na przykład 15 razy Magic Find Trigger. Taka ganda wtedy stoi. Mogę wam też pokazać ją w trowie. Mam taki klubik tutaj zapisany. I w nim jest właśnie ta ganda, która daje misję na 15 razy Magic Find Trigger. No dobrze. No to co to nam daje? 72 Adventurin. Jest napisane? Jest napisane. No i tak macie po kolei wszystkie rzeczy rozpisane. Na 10, na 5, na 2, na 1, na Shadow Tower, na gemy, znaczy gameboxy, Infinium, Formicity, nie, Formicity, kurde, nie wiem jak to przeczytać. Shapestone, Bomber Royale i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj macie wszystkie misje i ludzie tutaj, te kanały są resetowane co 24 godziny, więc tutaj powinny być same aktualności. No chyba, że takiego X-a dali, czy coś takiego, nie? Tutaj wystarczy, że wpiszecie sobie to w czat. Tak jak tutaj, możecie sobie po prostu skopiować, wpisać to w czat i dołączacie do tego klubu, w którym coś takiego jest. No dobrze, załóżmy, że ja na przykład chcę sobie na Shadow Towerkę, bo dzisiaj jest przecież Shadow Towerka. Dzisiaj jest poniedziałek jak coś. Nie wiem, kiedy to wrzucę ten film. Dobra, no to ten kopiuję sobie, wchodzę sobie do Trova. Wpisuję sobie w czat, tak, tylko że nie, do nikogo nie pisać. Cyk, idziemy do klubu i tutaj powinien być gościu z Shadowterki. Czasem może się zdarzyć, że nie będzie, że jest nieaktualne dane, ale powinno być. Możemy serduszko zostawić i wtedy nam te kluby się tutaj pojawiają i możemy jednym kliknięciem tutaj sobie do nich wskoczyć. Na mapce widzicie, przede mną są te rzeczy. O, tutaj. Jest ziomek od Shadow Towerki? No jest ziomek od Shadow Towerki. Nawet tutaj mam na Chaos Chesty misję, żeby dwie skrzyneczki dropnąć. O, nawet na Gandę jest, żeby 5 razy striggerować Magic Find. W ogóle to powinno się tak dać. Zobaczcie, że mam Magic Find Trigger 15 razy i czekajcie, wezmę jeszcze tą. O właśnie, możecie tak sprytnie to zrobić, że sobie zabrać właśnie takie misje jak na skrzynki to tylko jedną da się, że 5 skrzynek, nie? Z danego koloru, ale na Magic Find są 3 różne misje, więc jeśli chcecie tylko Magic Find robić, to bierzecie sobie 3 misje na 5, na 10, na 15 i lecicie sobie, farmicie, jak się zrobią wszystkie 3, to wracacie. I teraz zapisujemy sobie jakiś świat, na którym farmimy. Się zepsuł już. Dobrze, no to musimy pójść jeszcze raz. No to tutaj sobie chyba już poradzicie, nie? Co będziecie tam chcieli sobie robić, czy nawet rybki łowić, to możecie sobie wbić właśnie przez skopiowanie tego, wpisanie w czat, wejście tam, danie serduszka, co wam się pojawi właśnie tutaj pod nawiasem kwadratowym. Nawias kwadratowy w prawo, taki przycisk na klawiaturze. Wtedy otwiera wam się takie okienko właśnie z tymi klubami polubionymi i możecie w prosty sposób tam dołączyć. Teraz, dobra, mamy misję na Fire Gemy. No to idę tutaj. Wskakuję sobie normalnie przez portal do świata. Niestety muszę w swoim klubie, bo w klubach tamtych nie mogę korzystać z portali, bo nie jestem członkiem ich. No i dobra, no jestem w jakimś świecie, sobie gdzieś tam dołączę. Teraz wpisuję sobie na czat komendę get world ID. Kopiuje mi się ID świata. I jak będę chciał do niego dołączyć, to po prostu wpisuję Join World i Ctrl V wpisuję, bo to jest zapisane już pod Ctrl V cała ta nazwa tego świata, można powiedzieć cały ten numer świata. Dobrze, no to jak już to mamy, no to teraz zostaje nam tylko skończyć tę misję, tutaj wam pokazałem, czyli muszę striggerować ten Magic Find tam parę razy. Generalnie jak chcecie jeszcze szybciej zarabiać, to oczywiście poty na Adventurin, Patron, to wtedy dostajecie tego więcej.
No ale oczywiście to tylko dla tych, którzy naprawdę chcą szybko sobie pofarmić, no i których stać, nie? Brakuje mi do smoka już tylko zrobienia jednej misji. Widzicie, 3 razy Magic Find triggeruje, już to mamy. Ale wam pokażę jeszcze, żeby nie było, że to wszystko ładnie działa. Dobra, tutaj sobie ogarniemy. Już tylko raz potrzebuję striggerować Magic Find. O, właśnie, ktoś mi tu zrobił. Nieładnie. O, tutaj będzie szybka akcja, otwarty fajnie dungeon. To ogarniemy i powinno już być. No, zakładam, że raz mi striggeruje z tych dwóch rzeczy. Właśnie z tym Magic Findem to im wyższy Magic Find, to tym szybciej triggeruje, więc też musicie na to uważać, nie? Że to może wam tak szybko nie chodzić. To jest ten klub, w którym były te dwie rzeczy. Misje dobierajcie pod siebie, pod swoje konto, wiecie, jakie macie możliwości. Farmicie tego expa wtedy dla tych klubów, od których bierzecie. To jest, powiedzmy, minus dla was, dla waszego klubu. Ale jeśli farmimy adventuring, to jest najlepszy sposób. Dobrze, wziąłem te dwie misje i teraz klikam sobie tylko Enter, strzałkę w górę i już ta komenda mi się wyświetla, znaczy jak już ją wcześniej wpisałem, nie? Wyświetla mi się, klikam Enter i od razu dołączam je w to samo miejsce na tym samym świecie, co byłem przed chwilą. Nie muszę przez żadne portale chodzić. W ogóle tu już mam 60 tysięcy, więc możemy sobie spokojnie iść do huba. Oczywiście jakbyście chcieli wziąć parę tych misji, to trzeba po paru klubach się przejść, nie? I wyczajajcie sobie taki klub, w którym jest na przykład dwie rzeczy od razu, nie? Wyczajajcie sobie taki klub i możecie tylko do jednego klubu i to wam strasznie przyspiesza farmienie, dobra. Ktoś tutaj czeka na moje streamy, nie. Dobra, my idziemy do huba, bo trzeba zrobić nowego smoka. No właśnie, nowego smoka trzeba ogarnąć. No jeszcze Luxion jest do jutra. Ale tych stelarków mi powypadało, nie? Dobra, jesteśmy. O! No tak, zapomniałem. Przecież to nie jest smok z huba. Znaczy, może powiedzieć, że jest, tak? On tutaj gdzieś powinien być. Zaraz sobie zobaczę, który to był. To chyba ten. Tak, jego się generalnie tutaj robi, ale głupi ja. Muszę jeszcze iść do merchanta, bo te fragmenty kupię się u merchanta w klubie, który ma takiego gościa w ogóle. Bo można takiego nie mieć. Dobra. To tutaj jest taki ziomek. O, taki ziomek. Widzicie, on ma takie fragmenty. Potrzebujemy ich 5. Au, au, boli bardzo moje adventuring. O, stać mnie. Dobra, dwa mastery mi wpadły za to. Dobra, to lecimy do, uwaga, do huba. I teraz już masz stać. Mamy te 5 fragmentów i możemy sobie ogarnąć tego nowego smoka. Dobra, to ten, dobrze strzeliłem wtedy. Golden Soul, trzeba pokupować. A jak tam lore? Droga. Primordial, dobra. Po kolei trzeba kupić, jak zwykle. Primordial. O, akurat wystarczy nam, dobrze. Meteoryty, o. Tutaj będzie problem. Meteoryty. Ile tam tego trzeba? 115, mówisz? O, ten po 100 sprzedaje. O, to akurat, dobra. Weźmiemy tak. Co jeszcze? Golden Soul. Golden Soul. To są drogie rzeczy. 10. A ile my potrzebujemy? Golden Souli. 21. Akurat. Szajse, no nie jest dostępny na markecie. 21. Czemu? O, dobra, 29. Dobra, dużej przebitki nie ma. Dobra, kupimy tak. I mogę skrafcić smoka. Yeah. Dobra. Zobaczmy, co nam ten smok daje. Oczywiście. 10 maksymalnej energii, 3% energy regeneration, 1000 HP i 50 magic findu. Tak, to jest to, co lubimy najbardziej. Plus 50 magic findu. Czyli oczywiście jestem uhahany. Już prawie 6000 magic findu. Oczywiście jest niedziela, to wiadomo, że jest więcej.
Znaczy no, niedziela według Trowa jeszcze jest. Dobra, to może założymy tego smoka. Sobie zobaczymy, jak się chłopak prezentuje. Uuu, no nieźle. Świetny. Widzicie to? Super jest ten smok. Ale mi się podoba. No nieźle. Pójdziemy sobie na arenę do góry zaprezentować go. No nieźle. Fajne dopalacze ma. A jak fajnie strzela. Nie no, to na tym dzisiaj jeżdżę. Zrobimy mu epic pose. Epic pose. No trzeba jakoś screena zrobić ładnego, nie? To jest screen. Dobra, no niezły jest, no powiem wam, niezły. Nie no, super jest. Naprawdę jest super. Nawet jak zauważyliście, to ma takie małe trołwy chyba, tak? Tam na początku skrzydeł od strony tułowia ma takie małe trołwy. Tam dookoła też by można powiedzieć, że to są takie literki T. No, ale to już bardziej taki dopalacz. No w każdym razie, no jest super, bardzo mi się podoba, dzisiaj będę na nim jeździł. Dobra, no to tyle. Mam nadzieję, że zrozumieliście, co chciałem wam przekazać, jeśli chodzi o zdobywanie Adventurin. Jeśli chcecie zdobywać je jeszcze szybciej, to musicie sobie takie podki wykrafcić w outpostach lub w klubie, jeśli macie taki stołek, taki resistor, workbench, coś takiego. Możecie tam sobie wykrafcić takie fajne podki. Takie fajne podki, o takie, plus 50 Adventurin Potion. I ona daje wam przez godzinę plus 50 adventurin z każdego tam źródła. No, jeszcze jak macie patrona, to dostajecie plus 33%. Jak robicie to w czwartek, a w czwartek to jest bardzo fajna sprawa, bo w czwartek dostajemy plus 100% adventurin, jeśli mamy patrona, jeśli nie, to plus 50. W czwartek najbardziej się opłaca takie coś robić, nie? No, więc życzę wam powodzenia w zdobywaniu smoka. Oczywiście jest super, jest naprawdę super. Oczywiście daje jeszcze plus 30 power ranku i plus 250 mastery, jakby ktoś pytał. No i co? Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, oczywiście do zobaczenia w następnym odcinku. See ya!